Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanexto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Słuchajcie, ten film jednak jest też nagrywany na zapas, dlatego że troszeczkę mi się mój wyjazd o jeden dzień przesunął. No i z tego względu chciałem nagrać jeszcze jeden film, żeby potem po wyjeździe mieć spokojnie jeden dzień jeszcze bez spinu, nagrywanie i tak dalej. No i właśnie dlatego po prostu nagrywam to sobie teraz. Generalnie to nie mam tego pojęcia, w której myśmy już części kopalni byli, w której myśmy części nie byli, tak żeby jeszcze coś ewentualnie pobocznego porobić. No ale z tego co widzę, to już musimy iść po prostu tam, gdzie jest Zoltan. I wydaje mi się, żeby tam dojść, musimy iść na prawo w tym momencie. I mniej więcej już się kierować na znacznik. Podejrzewam, że jeszcze po drodze coś tam się dodatkowego podzieje, ale zobaczymy jeszcze. Mamy się w każdym razie spotkać z Zoltanem, który gdzieś jest. No tylko pytanie gdzie i będziemy musieli niestety go znaleźć. Mam nadzieję, że jestem na dobrym poziomie tych kopalni, ale wydaje mi się, że tak. Gdyż mniej więcej tak muszę iść jak teraz idę. Tu powinniśmy móc normalnie przejść, tak jest. O, i mamy kolejnego trzeba, czy jak ten potwór się nazywa. Dobra, w takim razie Quen. No i lecimy do niego. Dzień dobry. Okej, no to troszeczkę się teraz poturlamy. No ziomek, weź no, daj no. Daj no się po pleckach pokopać. Ała, oś ty kurde, a nie trafił mnie. Idealnie pomiędzy jego chyba jakimiś tymi łapami. No kurde, ej, no nie mogę mu nic na plecy wbić, co jest? Dobra, tam. Jebać cię. A masz. Igni. Ciebie. Wow, od Igni zginął, nice. No widzisz, czasami tak dobrze jest poużywać Igni. Bo to zawsze dużo szybciej. Dobra, podnieśmy z niego kolejne jakieś trofeła. Ojeju, a to trochę to kurde zajmuje, widzę. To trochę gorzej. No dobra, coś wywalimy w takim razie. Tylko co wywalimy? Kawałek pancerza Draugira, dwóch nie potrzebuje. Starczy jeden. Okej, bo on dużo ważył. Tu mamy jeszcze jakiegoś człowieczka. Klucz z katakumb, okej. Czy nawet nie tyle człowieczka, co krasnoluda z tego co już zdążyliśmy zobaczyć. No dobra, okej. To turlamy się dalej, coś jeszcze, że tutaj będę miał to wyjście. I tutaj gdzieś klucz mi był potrzebny, przynajmniej tak mi się wydaje. Mamy już w każdym razie też Zoltana, schowajmy miecz, zapiszmy grę. Tu możemy jeszcze gdzieś w ogóle pójść na lewo. To jeszcze wpierw pójdziemy na lewo. Tak, tylko żeby zeksplorować. Zanim jeszcze dojdziemy tam, gdzie dojść mamy, ale wydaje mi się, że tutaj nic nie będzie. Tu jest po prostu taka ścieżka. Nie wiem, czy mogliśmy tutaj jakoś inaczej dojść. Póki co, no idziemy prosto. Ale gdzie mnie to zaprowadzi, to nie mam żadnego pojęcia. Tu jest dosyć ciemno. Trochę mało widzę, ale tu chyba nic nie ma. To jest chyba jakaś taka gałąź kopalni, tylko żeby była. No dobra, okej. Okay. Skoro nic tu nie ma, to się wracamy do Zoltana. Ja się tutaj troszeczkę podtulam, bo to zawsze deko szybciej. No i cóż, chodźmy, pogadajmy z nim, zobaczymy co mu się tam udało ustalić i ewentualnie czy udało mu się ten miecz odzyskać. No i już widzimy, że się mu udało, gdyż tam stoi jeszcze Saskia, jak widzicie już stąd. No dobra, zapiszmy grę w takim razie. No i pogadajmy z nimi w takim razie. Zoltan, miałeś zdobyć miecz. No, nie dało się, Geralt. To nie był najlepszy pomysł w Wiedźminie. Krasnoludy nie potrafią kłamać. A ten tutaj w szczególności. Wszystko już wiesz? Aha. Potrzebujesz broni, by zdjąć klątwę z Henselta i uwolnić duchy poległych. Pani, wiem, że toczycie wojnę, ale klątwa zagraża też Vergen. To dzika energia magiczna. Nie męcz się. Wiem o tym. Dam ci miecz. Tak po prostu? Tak. Cieszę się, że mogę pomóc i dziękuję w imieniu Vergeńczyków. Dusze ich bliskich zasłużyły na spokój. Dziękuję i powodzenia. Bywaj, Zoltan. Nie daj się zabić. Ty też, stary pryku. Do zobaczenia. Kiedyś. Saskio, zapomniałem o jeszcze jednym drobiazgu. Geralt chce się spotkać z Jorvetem. Ma do niego sprawę. Chodzi o grot włóczni, którą przebito ciało Sabriny, gdy rzucała klątwę. Gdy spotkaliśmy się we Flotsam, Jorvet nosił go przy boku. Przegrał go w kości. Teraz grot ma Skalen. Młody Burdon to hazardzista, nałogowiec i najlepszy szuler w Vergen. To z nim powinieneś rozmawiać. Jorvet się na to zgodził? Skalen naprawdę potrafi być przekonujący, gdy trzeba kogoś namówić na partyjkę pokera. Zdziwiłbyś się, gdybyś zobaczył, jakie skarby nosi w plecaku. Wszystko wygrał w kości. Zobaczymy, jak pójdzie mu ze mną. Bywajcie. Wróćmy na powierzchnię, od razu nas przeteleportuję, gdyż tutaj już nie mam za bardzo czego szukać.
A tak zawsze to troszeczkę szybciej. Także cóż, musimy w takim razie zagrać ze Skalnym Burdonem w kości właśnie o ten nasz cały... o ten nasz cały grot włóczni, gdyż się okazało, że Jorwet przepieprzył go w karty. No tego się po Jorwecie autentycznie się nie spodziewałem, że przepieprzy to w karty. No ale cóż, przepieprzył, no i dzięki temu będziemy mieli łatwiejszą drogę do odzyskania tego. Nie będziemy musieli się z Jorwetem spotykać, bo to by się mogło dwojako skończyć. Gdyż raczej Jorwet nas po wydarzeniach we Flotsam za bardzo nie lubi. Ja z tego co pamiętam, to nie dałem mu miecza, tylko go ogłuszyłem. Wydaje mi się. Chociaż nie jestem pewien, nie pamiętam. No tak czy jak poza tym jesteśmy teraz z Roszem, oni się bardzo nie lubią, no i Jorwet raczej by nas z otwartymi rękami nie przywitał. No ale cóż, chodźmy do Skale, no on się znajduje gdzieś tutaj już przy samym wejściu. Ja bym jeszcze tylko poszedł do tej handlarki, może coś jej sprzedał, nie wiem czy coś mogę w ogóle, zobaczmy. Ojeju. Ale będę mu chciał pogadać, nawet jak się machnąłem mieczem przed twarzą. Tak. Na szczęście, dobra, Boże, już się przestraszyłem. Nie wiem, co też w sobie mogę ci oddać, tak szczerze. To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że... A, oczy na Kerę na przykład, chociażby, bo mam ich w chuj i nie są mi potrzebne. A coś jeszcze, czego mam w chuj nie jest mi potrzebne? Serca na Kerów. Też mi jest aż tyle potrzeba. Szponów na Kera tym bardziej mi aż tyle nie potrzeba. Zębów Nekera też. Troszeczkę tego nazbieraliśmy, także warto to posprzedawać, bo to zajmuje nam dużo miejsca. Dobra, okej. Dzięki wielkie. Także cóż, pogadajmy ze Skalenem o tym grocie włóczni. No i miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać za pierwszym razem, oby. Słyszałem, że masz grot włóczni Jorweta. Ano mam. Ano przydałby mi się ten grot. Nie ma mowy. To moje trofeum. Ograłem największego elfiego zabijakę. W pewnych kręgach jestem bohaterem. W co graliście? W kościanego pokera. Swego czasu dość często rzucałem kośćmi. To wyzwanie? Mam nadzieję, że nie oczekujesz taryf ulgowej. Uprzedzam, orżnę cię bezlitośnie i żadna klątwa tego nie zmieni. Zaczynajmy. No dobra, w takim razie stawiamy zakład. No i oby się udało za pierwszym razem, wiecie co? Ja spróbuję mojej taktyki. Takiego lekkiego w miarę rzucania kośćmi. Co on ma? On ma też parę. Ja też mam parę, ja mam chyba wyższą, tak. No dobra, to wyrzucimy te trzy w takim razie. Podstawimy maksa. Przeciwnik podbił. Rzućmy w ten sposób może. Nic mi się nie trafiło. O, ale wygrałem, udało się. Też nic mu się nie trafiło, miałem wyższą parę, nice. Grasz jak zawodowy szuler, ale cóż, słowo się rzekło, grot jest twój. Dzięki, Skalen. Słyszałem, że masz jeszcze parę interesujących drobiazgów do wygrania. Coś się znajdzie. Czy ja mogę z nim jeszcze pograć trochę? Z chęcią bym pograł. Pogadajmy z nim jeszcze. Zobaczmy, co jeszcze można od ciebie wygrać. Zapraszam. O, no to troszeczkę sobie pogramy. Nie dość, że trochę kasy mi wbije. To jeszcze będę miał też jakieś ciekawe fanty. Mam nadzieję, że one będą ciekawe. Mamy... O! No dobra, to ja nie mam co przerzucać. Nawet. Podbijamy, pewnie on spasuje. Tak jest. Wcale nie jest taki dobry. Jadę go jak chcę. Siamać! Wygrałeś! Skalen, mój fant. Miecz wojowniczej księżniczki Xenti. Może być? Może. Jest twój. Jakbyś chciał jeszcze zagrać, to jestem do twojej dyspozycji. No to co? Na razie bywaj. Zapiszmy grę i pogadajmy z nim jeszcze raz. Zobaczmy, co jeszcze można od ciebie wygrać. Zapraszam. No dobra, to zobaczmy, co nam teraz da ciekawego. Rzucam tak samo, jak rzucałem, bo całkiem to opłacalne jest z tego, co mi się wydaje. Chociaż teraz nam już się aż tak dobrze nie trafiło. Nie wiem, czy tego nie przegram. On ma dwie pary. Znaczy, mógłbym jedną jedynkę... Dobra, wiecie co? Spróbuję jedną jedynkę wymienić na piątkę, tylko muszę dobrze piątkę trafić. Gdzie jest piątka? Tu jest piątka. Tak lekko... Aj, nie trafiłem, fuck.
No niestety to przegrałem, także wczytamy zaraz grę. Ha! Wygrałem! Dobra, czekaj, w takim razie wczytamy grę, bo nie chcę kasy tracić. Kurczę, tam była piątka, widziałem gdzie była piątka, tylko no nie udało mi się tak lekko rzucić, żeby ta piątka wypadła. Jakby nam wypadła piątka, to chyba byśmy wygrali, choć nie spojrzałem, co on tam przy końcu miał dla nas. No dobra, w takim razie wczytujemy. Generalnie już możemy uciekać z Vergen, ale ja tego jeszcze nie zrobię, dlatego że jeszcze raz będę chciał pójść na harpie, żeby trochę kasy nabić. Ale to za chwilę, na razie jeszcze pograjmy trochę w kości. Zobaczmy, co jeszcze można od ciebie wygrać. Zapraszam. No dobra, także postaw zakład. No i lecimy. To może teraz rzućmy w ten sposób. O chuj. No, to zjebałem. To już to na pewno wygrałem. No chociaż kości mam mocne, no tylko że jednej kości nie mam. No cóż, zobaczymy. Ale podbił, dobra, okej. Okay. Jak trafię jeszcze jedną trójkę, to będzie git. No nie trafiłem, ale mamy trójeczkę. Zobaczymy. Przegrana oczywiście. On miał co? On miał... O kurde, karety miał, wariat. Dobra, dobra. Ojeju, nie. Pas. Wygrałem! Tak, tak, już się tak nie podniecaj. Zaraz czytamy grę i gówno wygrałeś. Ja chcę od niego wszystkie fanty zdobyć. To nie ma, to tamto. Próbujemy do skutku. Nawet nie wiedziałem, to chyba to nie jest nawet zaznaczone jako quest, to już tak można tylko dobrowolnie, także ja z chęcią to zrobię. Bo to jest ciekawe. Z tego co pamiętam, jak ja tu byłem, bo wiedziałem, że tam Saskia będzie i tak dalej. Tylko oszukiwałem, że nie wiem. To generalnie wiedziałem. Nie wiedziałem, że tutaj właśnie da się takie rzeczy od niego powygrywać, bo jak ostatni raz grałem, to tego nie robiłem. To tak dla waszego info. Jakby ktoś chciał wiedzieć. O kurwa, teraz ja trafiłem czwórkę. Co odjebał? Nie to. To. Okej, żebym zaraz nie wyrzucił dobrej karty. Coś czuję, że on to podda. Tak, oczywiście, nie miał szans. No, tylko mało wygrałem, ale to nic. Siamać, wygrałeś! Co tym razem wpadło w moje ręce? Szynel dziesiętnika Burej Chorągwi. Prawdziwy rarytas wśród kolekcjonerów i militarystów. Skąd ty masz takie rzeczy? Grałem i wygrywałem. Teraz grałem i przegrałem. Więcej z tobą nie gram. Nie obrażaj się. Nie obrażam się, kurwa, po prostu więcej nie gram. A, dobra, okej. Okay. Czy już na pewno, tak? Jeszcze z nim pogadam. Albo i nie pogadam, bo nie mogę. Spamię, ale nic. Dobra, okej, okay, fajnie. To w takim razie idziemy jeszcze na jedną wyprawę na harpie. I po tej jednej wyprawie na harpie będziemy już wracać do obozu. No, mam takie pytanie, czy ja mogę przejść tutaj szybciej teraz? Bo dostałem klucz. Ale nie, to nie, no trudno. Bo tam był jakiś ten klucz do katakumb, ale ja nie mam tego pojęcia, od której strony niby miałby gdzieś tam nam pozwolić wejść, także no cóż. Miałem też jeszcze pójść znaleźć chyba trolla z tego, co mi się wydaje. To może chodźmy jeszcze na trolla, zobaczymy, czy on tu jest. No tak mi się kojarzy, że to gdzieś był troll w okolicy, no tylko muszę go znaleźć, bo nie pamiętam, gdzie to było, ale to mówię, jakoś się od kamieniołomu chyba na prawo odchodziło. Tam się generalnie idzie już do mgły, ale tutaj jeszcze możemy przejść. I tam jak się idzie na kamieniołom, to tam chyba można na prawo odbić, wydaje mi się. Zaraz zobaczymy. Jeszcze się trochę tak, o tutaj, dokładnie o to mi chodzi. Tu mam tą jakąś... nie, jeszcze dalej. Bo tu się odbić nie da, nie. Tam chyba przejścia nie ma. Chociaż nie jest tam przejście, wait. Jest czy nie ma? Nie, no tu są skały. Skały, nie, dobra, okej. Okay. Tam jakoś się inaczej szło, dobra. No zaraz to rozkminimy. Tu mamy ten kamieniołom. Mamy kamieniołom, a mi się wydaje, że tam można gdzieś przejść dalej było. No tak czy siak, kamieniołom też z chęcią obadam. Nie wiem, jak te harpy się będą respić, coś nie bardzo. Nie wiem, czy po prostu nie medytowałem od ostatniego razu, bardzo możliwe. No dobra, to się trochę stąd wyturlam w takim razie jeszcze. No i zaraz stan. Jestem wręcz pewien, że to przejście jest teraz zawalone i tam się dostać nie da, ale dało się po drugiej stronie. Jestem tego praktycznie na 100% pewien. No cóż, także nie będzie tutaj niestety żadnego trolla, nie dojdziemy chyba do niego, po prostu tam to przejście jest zawalone, po prostu. Dobrze, chociaż możemy się dostać do kamieniołomu i pofarmić na harpiach. To akurat teraz skończę 15 tysiącami. Wait, teraz ja się cofam, czyli mam iść w tą stronę. Będę miał akurat jakieś 5000, to myślę, że spokojnie będziemy mogli wykonać zbroję i tam się pewnie zajmiemy w kolejnym odcinku, ewentualnie jeszcze w tym zobaczymy, jak nam to wyjdzie wszystko. Czy teraz harpie będą na tyle miłe, żeby się odrespić? Będą. Noż kurwa, i tak mnie już cięły, no nie wierzę w to.
Po prostu w to nie wierzę. No cóż, tak więc walczymy. Ta część odcinka nie będzie zbytnio ciekawa, bo będziemy się skupiać właśnie na tym, żeby jeszcze trochę z tymi harpiami powalczyć, żebym, mówię, miał jak najwięcej po prostu kasy. Kiedy już wrzucę na drugą stronę mgły. Nie wiem, czy to zajmie nam cały odcinek, szczerze wątpię, ale chwilę na pewno, także... Jak ktoś chce, to może przewinąć. Raczej się nie pojawi minuta, do której będziemy tutaj sobie biegać i walczyć, ale no to gdzieś tam sobie znajdziecie na timeline'ie na YouTubie, mam nadzieję. Jeżeli oczywiście kogoś nie interesuje tutaj to całe nasze bieganie. Bo trochę tych harpi tutaj jest do powalczenia. Także cóż, walczymy w takim razie. Ojeju, dobra, okej, już myślałem, że mi tamta tnie, ale na szczęście nie. No, weź nas zabitą, okej, dobra. Kolejne lecą, ale to spokojnie. On nam raczej nic nie zrobił. Ała, no dobra, coś zrobił, jeżeli się zbiorą w kupę i ja nie będę miał Quena. Zdecydowanie. Czasami też ta obszarówka nie zawsze zahaczy wszystkie potwory, jakie są w okolicy. A ich się teraz grupka zebrała normalnie. Jeju, ojeju, 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 dobra, okej, chwila. Bo muszę mieć tego Quena jednak, bo one mają całkiem spory damage. Czasami, jak się im odpali jakiś ekipienie specjalniejszy atak. Także lepiej tutaj uważać z Quenem. No dobij o to tu. No, dobra, okej. Tutaj czasami to przełączanie pomiędzy przeciwnikami za dobrze nie działa. Ale okej, dobra. Jeju, jaka tu jest grupka. I jeszcze kolejna leci. Harpia. No dobra, to jeszcze kolejna harpia. Ale to już szybka walka, no także teraz pozbierajmy stąd wszystkie rzeczy, a jest ich od cholery. O kurde, a będziemy bogaci normalnie. No, jeszcze poproszę medalion, żeby wszystko zobaczyć, bo żebym czegoś nie pominął. Tu jeszcze coś mamy. Tu jeszcze coś mamy, dobra, okej. Nie wiem, czy to już wszystkie harpie stąd nie będą, bo nie wiem, czy się wszystkie po prostu nie zleciały w tamto jedno miejsce. Jest taka opcja. Zaraz zobaczymy. Nie, jeszcze nie wszystkie tu jeszcze mamy. Dwójkę co najmniej, a być może zaraz więcej ich przyleci. Nawet bym się nie obraził, jakby ich akurat więcej przyleciało, bo się na pewno przydam. Troszkę jeszcze z nich składników. O, jest kolejna, dobra, okej, fajnie. A to już mi się wydaje, że to już jest ostatnia grupka, jaka tutaj będzie. Niestety, o, dobra, dobra, jeszcze tutaj jakaś harpia jedna przyleciała. Okej, no spoko. Dobra, nie wiem, jak tam jeszcze stoję z miejscem w ekwipunku, bo ja to i tak zaraz sprzedam. Być może w sumie nawet to wezmę na drugą stronę mgły i sprzedam to po drugiej stronie. Geralt jest przeciążony, no właśnie. To już nawet nie będę iść dalej, tylko wyrzucę trochę może dratwy. Bo tego dużo na pewno nazbierałem, tutaj ten. Wojując z tymi harpiami, a to trochę też waży i mam tego od cholery, to też mi nie jest aż tyle potrzeba. Chyba. Gdzieś tu miałem dratwę, powinienem mieć gdzieś tutaj dratwę. Tylko czemu jej nie widzę? No gdzieś tu powinna być dratwa. Ale coś jej nie ma. What the fuck? Czy to jest jakiś bug, czy mi się wydaje? Albo jestem ślepy jak cholera. No ale nie widzę tutaj dratwy. A jest tu, okej. Dobra, nieważne, wyrzucimy 12. I to jest nadal za mało. Czyli wyrzucimy coś jeszcze, tylko coś, co jest cięższe. Tylko co to będzie? To jest dobre pytanie. No skóry wolałbym nie, już prędzej mogę wywalić 5 sukna, o. I dobra, w takim razie wracamy się do tej handlarki tutaj w Vergen, sprzedamy jej te rzeczy i na tym zakończymy naszą tutaj wycieczkę na drugą stronę mgły i wrócimy już do obozu Hanselta. Chyba jakaś jeszcze harpia mnie goni. Tak, ale dobra, no to już jedną sobie odpuszczę, nie chcę mi się dla niej tylko tutaj zostawiać i wojować, ona podejrzewam i tak mnie zaraz zgubi. Bo jest dosyć daleko, ja zaraz też wyjdę w ogóle, że tak powiem, poza tą lokację, także... Także tego. Szkoda, że nie mogę szybciej wrócić teraz do Vergen, no ale cóż. W takim razie turlamy się z powrotem. No i przejdziemy za chwilę z powrotem na drugą stronę mgły. Wydaje mi się, że chyba będę musiał to też, że tak powiem, ręcznie zrobić i... Przebiec niestety, nie tepnie mnie, a szkoda, bo fajnie było, jakby mnie tepło. Zdobyłeś wszystkie przedmioty, oddaję grot włóczni Hanseltowi. Dobra, czyli no tak, no zajmiemy się tym, żeby... zdjąć klątwę z samego króla, a dopiero później tym, żeby zdjąć klątwę z całego pola bitwy. Ale jeszcze zanim to zrobimy, to też trzeba się właśnie będzie zająć tą zbroją. Mam nadzieję, że mi kasy nie zbraknie. Jak mi kasy zabraknie, no to sobie tego moda na granie w kości wrzucę. Nie będzie z tym żadnego problemu. No, ale cóż.
Trzeba będzie to niestety zrobić, co pewnie jeszcze chwilę mi zajmie, bo pewnie będę zapominał przed każdym odcinkiem. No zobaczymy. Pogadajmy jeszcze z Iskrą, która nam od nas kupi te wszystkie rzeczy. W sumie esencje śmierci też mi nie są potrzebne. Aż tyle, w takiej ilości myślę. Także dzisiaj 10 sprzedam. Nie ma sensu tego tyle trzymać w ekwipunku. Oczy harpi. Oczy harpi. Piórka przede wszystkim harpi, które są bardzo cenne. Tutaj jeszcze coś pewnie z harpi się znajdzie. Tylko nie wiem co. Szpony harpi. W ilości powiedzmy 13. Tu jeszcze jakieś szpony nekera, to już zostawię sobie. Ślina jeszcze harpi. Nam się tutaj trafiła. Dobra, okej. Także mamy 5300. Co powinno nam, myślę, starczyć na wykonanie nawet tej zbroi naszej. Wiarołomcy? Dobra, to bójcy to jest chyba ta ostatnia. Albo świętokrat. Już nie pamiętam, jaka ta nazwa była. Tak czy siak, wracamy się w takim razie na drugą już stronę mgły. Nie ma co już tutaj robić w Vergen. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zapiszmy stan gry. Chyba zrobiłem, co zrobić mogłem, także już tutaj nic więcej nie rozkminię, także wracamy, jak już mówiłem, na drugą stronę. Tylko będziemy musieli niestety przez tą chędożną mgłę przejść. No chyba, że będę miał opcję przejścia tam od razu, tak z automatu, że mi Geralt sam przejdzie. To by było naprawdę, naprawdę fajne. No ale coś czuję, że aż tak dobrze nie ma. No to cóż, jeszcze jeden zapis, tak tylko w razie W. No i wchodzimy z powrotem we mgłę i idziemy do obozu Hanselta. Mniej więcej powinniśmy mieć drogę prostą, z tego co pamiętam, tak w miarę się prosto szło przez to pole bitwy do obozu. Także nie powinno być problemów, przedostanę się... Amulet wciąż działa. No to dobrze, amulet wciąż działa, gorzej jakby nie działał. A co to jest? Aha, to chyba coś, co mi pokazuje drogę. Czemu oni mają Quena? Czy mi się tylko kurwa wydaje, że oni mają Quena? To nieźle. No dobra, tam mamy chyba obozowisko. To takie bramy, co widać, to mniej więcej w tamtym stronę się znajduje właśnie obóz Hanselta. Albo i nie. A nie, tutaj chyba mogę przejść. Jak ja tam mogę przejść? Na pewno nie tędy. No dobra, no trochę się poturlam po tym polu bitwy. Ja już nie pamiętam, jak tu się szło z powrotem. Tam jak gdyby mam bramę, ale to chyba nie tam mam iść. Fak, zaraz się zgubię i będzie problem. Cholera. Bo co, tutaj dalej jakieś palisady? O, ale tutaj mamy wyjście, okej. To mam nadzieję, że to tutaj. Chyba tak. Mam nadzieję, że dobrze wychodzę. Dobrze by było, jakbyśmy się znaleźli po stronie obozu Hanselta. Czy to jest strona obozowiska Hanselta? Tak, to jest strona obozowiska Hanselta. Oho. O proszę, Nilfgaardczycy, martwi. Dobrze, że jesteś. To Nilfgaardczycy nas zaatakowali. O co poszło? Kręcili się, gapili w mgłę, jakby na coś czekali. To zawołałem Fena, Silasa i jeszcze kilku. Kazałem Ves ubezpieczać nas z dystansu i poszliśmy z nimi pogadać. Grzecznie się pytam, czemu czarne psy tak się gapią w mgłę, a ci nic. Ale widzę, że gęby zawzięte. Powarkują coś tam w tym swoim paskudnym języku. Nagle z mgły wychodzi kobieta. Śliczna i ledwie żywa. Pada, z jej dłoni wysuwa się niewielki przedmiot. Nefrytowa statuetka. Nie większa niż dłoń dorosłego mężczyzny. Gdybym nie wiedział, że to niemożliwe, powiedziałbym, że to Triss zaklęta w posążek. To możliwe. Kompresja artefaktowa. Gdzie ona jest? Nie wiem. Dziewczyna warknęła na żołnierzy i się zaczęło. Czarni rzucili się na nas, a ona uciekła w stronę obozu. Idę tam. Idziemy z tobą. Zbierać się! No proszę, czyli Nilfgaardczycy zaatakowali ludzi Rosha. No dobra, okej, w takim razie idziemy za nim. Ja tylko mam nadzieję, że ja będę mógł sobie spokojnie jeszcze zbroję zrobić, bo gorzej jak nie. Oby. Odszukaj Triss w obozowisku Nilfgaardczyków. No dobra, no to mamy naszą tutaj jeszcze mini kompanię. No to idziemy w takim razie do obozu Nilfgaardczyków. Dolny obóz Kedwen. Tutaj chyba nic wielkiego się nie podziało. No nie. I do oni coś się chyba pobagowali. Coś im to nie idzie to chodzenie tutaj. I do oni czy nie idą? Oni się gdzieś tam pobagowali. To wiecie co? Ja idę sobie kupię schematy w takim razie w międzyczasie. Pohandlujmy.
Z tego, co mi się wydaje, to ty miałeś te schematy, ale nie jestem też pewien. Bardzo możliwe, że nie. Dobra, źle myślałem. Nie, ty miałeś. Ty masz w takim razie. No to by wychodziło. Pogadajmy z Lasotą. Więc? Chcę zobaczyć, czy ty masz schematy na zbroję. Tak, buty wiarołomcy. Dobra. Miecz srebrny, nie, nie, nie. Pancerz wiarołomcy, rękawice wiarołomcy. Spodnie wiarołomcy, stalowy, srebrny miecz wiarołomcy, stalowy miecz wiarołomcy. I chyba mamy wszystko, zostało nam 2000. No trochę poszło na te schematy, ale mamy chyba wszystkie, teraz tylko musimy zrobić rynsztunek. Dobra, ja nie wiem, gdzie ci chłopaki Rosza, tu są, jest też Rosz, dobra. Panowie, idziemy. Ej, no bo ja bym to już zrobił, jak już tak to się zaczęło, to... Odszukaj tyle w obozowisku Nilfgaardu. No to co, idziemy do obozowiska Nilfgaardu? Idziemy, no. Zobaczymy, co tu się podzieje. Ja sobie na wszelki wypadek zapiszę grę, żebym mógł się cofnąć tutaj. W razie czego jeszcze tą zbroję zrobić. Nie wiem, czy ten Rosz idzie, czy on nie idzie. Idzie, tylko strasznie wolno. No dobra, okej. Nilfgaardczycy się gdzieś tam właśnie rozłożyli. I ich nie ma. I właśnie stąd wypłynęli. Jej. Za późno. Percival gotów do drogi? Nie puszczą nas. Henselt ma swoje plany. Nie obchodzi mnie Henselt. Shilard ma Triss, muszę ją ratować. Nie możesz. Nie pozwolą nam odpłynąć, dopóki nie zdejmiesz klątwy. A na piechotę nie mamy szans. Gdyby chcieli jej śmierci, już byłaby martwa. Poza tym wiemy, gdzie się udał. Lochmuin, wiedźminie. Władcy i czarodzieje spotykają się w Lochmuin, by radzić o losach świata. Tam znajdziesz Triss. Obiecuję. Ale jaja. Ej, ja nie wiedziałem, że to jest taki easter egg. O kurwa, statek Rosza się nazywa Percival. Co się dzieje? Jakie jaja. Do tego to ja, żem nie wiedział. To nieźle, ale tu możemy coś, czuję sobie, coś przeczytać. List Fitza Shilarda od FST, Srete, PT. Tu możemy jeszcze coś przeszukać, jego szafę. O Jezu, to jakieś ciężkie spodnie temerskie oficerki. Pokiego mi to. Do innych namiotów nie wejdę, ale sobie przeczytajmy ten list. List. Do rąk własnych jego cesarskiej mości cesarza Nilfgaardu, Emhyra van Emrysa, wasza cesarska mość. Spieszę do niej, że czarodziej Van Hemar rzeczywiście okazał się człowiekiem odpowiednim. Trzyma swoją uczennicę Cynthię na krótkiej smyczy, a równocześnie nie przejawia nadmiernych ambicji. Wydaje mi się, że jego lojalność nie można kwestionować, a jego umiejętności są więcej niż odpowiednie dla celów waszej cesarskiej mości. Ostatnim sprawdzianem będą obrady. Zobaczymy, jak się tam zachowa i czy wykaże więcej odporności na pokusy niż jego koleżanki. Załączam pozdrowienia dla małżonki, sługa waszej cesarskiej mości, Shilard Fitz Oesterelen. Chuj mu w dupę. Dobra. Udaj się do króla Henselta. Nie udamy się teraz do króla Henselta, lecimy robić rzeczy. Idziemy robić zbroję, zobaczymy, co mamy, czego nie mamy, a co dokupić musimy, ewentualnie dorobić. Bardziej bym był za tym, żeby coś tam dorabiać, ale no... Nie wiem, jak tu będzie u mnie ze składnikami. Mam ich od cholery, ale czy będą... będzie to ilość wystarczająca, to jeszcze się okaże. Idziemy, myślę, do Lasoty. U niego najlepiej będzie chyba to wykonać, wydaje mi się. Więc? Wykonaj dla mnie przedmiot. Teraz tak. Chcemy... Rynsztunek wiarołomcy. Dobra, potrzebujemy ćwiekowanej i utwardzonej skóry. Czy ja mam na to schematy? Utwardzana skóra mam. No dobra. Także jej trochę będziemy potrzebować, na pewno. Oj, olej mi się skończył, to największy problem. Ale ćwiekowaną skórę też mam. Okej, okay, czyli przede wszystkim olej. Czyli przede wszystkim schemat na olej. Więc? Pohandlujmy. Masz schemat może na olej? Ja bym potrzebował schematu na olej. Mam już schemat na olej, ale inny. Taki, który mogę sobie zrobić medytując. Zobaczmy, czy mam na niego składniki. Alchemia. Olej. Nie mam. Nie mam schematu na ten olej. Wait. Chyba, że ja go mogę u ciebie wykonać. Tylko też nie wiem z czego.
więc? Konaj przedmiot. Olej, a nie, mam olej, dobra, tylko no nie mam za bardzo składników, ale no to zrobię ile mogę. I powinienem móc też zrobić już sobie, jak to się nazywa, ćwiekowanej skóry tyle, ile potrzebuję, zobaczmy. Będziemy leć po prostu od góry, to co mogę. Buty wiarołomcy, tak, jeszcze tylko potrzebujemy utwardzanej 2. Utwardzona skóra, no niestety zabraknie mi oleju. No, czyli musimy sobie kupić olej. Więc? W takim razie masz, mam nadzieję, olej. Fajnie by było. Masz rudy, masz skórę, masz sukno, masz utwardzone skóry, ale oleju to już nie masz. To co, kupię sobie gotową, utwardzaną. Jedną na razie. Tak tylko, żeby. Więc? Okej, okay. Ja myślę, że go nie będę podgłaśniał, jak on mówi to swoje więc, bo pokiego chuja. Dobra, buty mamy. Pancerz, oje, pancerz. Solidne sukno i ćwiekowana skóra. Oj, to ja nie wiem, czy mi się bardziej nie opłaca kupić, aniżeli robić, bo tego jest tyle, że masakra. Znaczy, solidne sukno to mogę zrobić na pewno, tyle ile potrzebuję, tylko że niestety nie liczę, ile już tego zrobiłem, ale wydaje mi się, że już starczy. Tak, idealnie. No tylko ta ćwiekowana skóra, do tego potrzebujemy utwardzanej skóry. A do tego potrzebujemy oleju. No jakbym miał schemat na olej. Czekajcie, idę ogarnę, czy tutaj ktoś nie ma jeszcze jednego schematu na olej. Ale to już sobie ogarniemy w kolejnym odcinku, dlatego że ten musimy już kończyć. Także, o Jezu, nie wczytaj grę. Także w kolejnym odcinku zajmiemy się tym, żeby właśnie wykonać już tą zbroję, myślę, do końca. Zobaczymy, mam nadzieję, że mi kasy nie braknie. Mam jeszcze 2000, czyli całkiem sporo. A jeżeli braknie, no to jakoś będziemy się starać ten brak uzupełnić. Zapewne po prostu sobie wgram moda na to granie w kości. Tak czy siak, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head.